Dzień dobry Państwu. Miałam pewien problem z tym, w jaki sposób zatytułować moje wystąpienie, ponieważ chciałam, żeby wyglądało jak najbardziej pozytywnie i żeby może nie zaczynać od mówienia o problemach, więc będę mówić o możliwościach wykorzystania cyfrowych zasobów polskich muzeów, a tak naprawdę trochę o tym, dlaczego te możliwości nie są takie, może jakbyśmy chcieli. Wszyscy Państwo jesteście użytkownikami internetu zapewne i mieliście może okazję szukać na stronach internetowych muzeów czy innego typu stronach jakichś zasobów polskich muzeów i na pewno spotkaliście się z tym, że po pierwsze one nie są zbyt dostępne, a po drugie też nie są za bardzo używalne, kiedy już są dostępne. Ponieważ nie jest może zbyt dobrze mówić o problemach, podobno to jest niepozytywne i powinno się mówić w tej sytuacji o wyzwaniach, to będę mówić o tym, jakie są wyzwania w związku z tym, że nie są takie, jakbyśmy chcieli może obecnie możliwości wykorzystania cyfrowych zasobów muzeów, ich zbiorów w internecie czy w ogóle w formie cyfrowej. Ja jestem przedstawicielem Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów. Pracuję w dziale digitalizacji. Jestem w trochę trudniejszej sytuacji niż inne centra kompetencji, znaczy nasze centrum kompetencji, nasz instytut, dlatego że nie mam, właśnie nie będę w stanie Państwu zaprezentować pięknych, fajnych narzędzi, którym możemy przeszukiwać zasoby muzealne. Działamy na trochę innej zasadzie. Sam instytut nie ma własnych zasobów, nie jest też żadnym organem nadzorującym czy organizującym muzeum. My jesteśmy jedynie instytucją doradczą. Więc może na wstępie powiem kilka słów na temat naszego instytutu. Jesteśmy bardzo młodzi, powstaliśmy dopiero w 2011 roku i tak naprawdę dopiero od 2013 roku zaczęliśmy pełnić Centrum Kompetencji do spraw digitalizacji muzealiów w ramach programu Kultura Plus. W ramach tych prac właśnie pełnimy rolę doradczą, też szkoleniową, staramy się przede wszystkim wypracowywać standardy digitalizacji dla muzeów. Przygotowaliśmy w związku z tym szereg publikacji związanych z tym, jak digitalizować, w jaki sposób organizować pracę przy digitalizacji, przygotować się do projektów digitalizacyjnych. Przetłumaczyliśmy również dostępny teraz na naszej stronie internetowej standard zarządzania zbiorami Spektrum, który jest bardzo szerokim standardem, tak naprawdę on mocno wykracza poza digitalizację, to jest przede wszystkim standard zarządzania zbiorami, nawet w formie papierowej, dokumentacją, nawet przy dokumentacji w formie papierowej. Natomiast jest on, ma też część długą, składającą się z jednostek informacji, które świetnie się nadają właśnie do tego, żeby usystematyzować również właśnie cyfrowe informacje na temat zbiorów. Przetłumaczyliśmy również część słownika Thesaurusa, The Getty Research Institute Art and Architecture Thesaurus, który ma służyć do opisu zbiorów muzealnych. I właśnie od 2013 roku rozpoczęliśmy intensywną działalność szkoleniową. Muzealnicy w ramach przygotowania do pracy w muzeach na swoich studiach w zasadzie dopiero od niedawna zaczynają mieć pewne zajęcia na studiach podyplomowych muzealniczych, na przykład dotyczące tego, w jaki sposób prowadzić digitalizację, czy ogólnie rzecz biorąc cyfrową dokumentację. Także tak naprawdę potrzebują cały czas, każdy potrzebuje cały czas dokształcania tak w rzeczywistości, natomiast zdając sobie sprawę z tego, jak często osoby zaczynające pracę w muzeum, czy już pracujące w muzeach są nieprzygotowane do prowadzenia digitalizacji, staramy się jak najszerszą działalność szkoleniową prowadzić. Szkolimy zarówno z robienia odwzorowań, jak i z tworzenia metadanych, z organizacji samego procesu. Poruszamy też problemy związane z zagadnieniami prawnymi, związanymi z digitalizacją i z udostępnianiem zbiorów. Obecnie właśnie już po zakończeniu Kultury Plus my nadal kontynuujemy działalność doradczą, aktualizujemy standardy i nadzorujemy również pod względem merytorycznym proces digitalizacji. Muzea od kilku lat mają różnego rodzaju możliwości dofinansowywania swoich projektów digitalizacyjnych. Takie możliwości pojawiły się w 2009 roku, kiedy to przedstawiono program digitalizacji dóbr kultury oraz gromadzenia i przechowywania i udostępniania obiektów cyfrowych w Polsce 2009-2020, a wówczas zauważono właśnie potrzebę stworzenia programów dofinansowujących.
I wtedy właśnie postanowiono, że powstanie program Kultura Cyfrowa, znaczy na tej podstawie stwierdzono, że powstanie program rządowy Kultura Cyfrowa, Kultura Plus, przepraszam. I na co chciałam zwrócić uwagę, to to, że to jest program, który zaczął się już w 2011 roku, a jak wspomniałam wcześniej, NIMOS funkcjonuje dopiero od 2013, dlatego tak naprawdę nie mieliśmy żadnego wpływu na to, w jaki sposób kształtowane były projekty w pierwszych dwóch latach Kultury Plus. Nie były wówczas jeszcze opracowane żadne dokumenty przez nas, muzea właściwie nie miały, znaczy oczywiście były pewne dokumenty mówiąc o tym, w jaki sposób muzea powinny digitalizować zbiory muzealne, natomiast nie były one wypracowane przez Instytut i nie przedstawiały tych standardów, które my jako Instytut staramy się promować i zalecać. Obecnie Kultura Plus została zakończona, natomiast kontynuowane możliwości dofinansowania projektu są w kulturze cyfrowej, w nowym programie. I NIMOS w obu tych programach archiwizuje dane, które są w nich wytwarzane. Sami nie udostępniamy zbiorów, pełnimy tylko rolę miejsca, gdzie składowana jest kopia zapasowa z zasobów, natomiast odbieramy te prace i też sprawdzamy mniej więcej, jak wyglądają te zasoby, bo zajmujemy się również badaniem zaawansowania procesu digitalizacji, więc jesteśmy również zainteresowani tym, jaka jest jakość i w jaki sposób są wykonywane te projekty. Liczby, które tutaj przedstawiam, są takie bardzo zaokrąglone i niezbyt dokładne, bo tak to przedstawię właśnie jedno z tych wyzwań, nie problemów związanych z digitalizacją zasobów muzealnych, ponieważ jednym z problemów na przykład jest to, że tak naprawdę trudno jest policzyć, ile obiektów jest tak zdigitalizowanych. W ramach Kultury Plus można by teoretycznie może 115 tysięcy, może nawet dwa razy więcej, dlatego że w kolejnych latach programu były różne metody liczenia czasami zbiorów, a też same muzea w bardzo różny sposób liczą swoje zbiory. W jednym muzeum dany obiekt jest liczony jako jeden, w innym muzeum to jest zespół 15 elementów. W związku z czym tak naprawdę nawet trudno powiedzieć jest nie tylko ile jest zdigitalizowanych obiektów, tak naprawdę trudno powiedzieć w ogóle ile jest zbiorów w muzeach w Polsce. Wynik, który tutaj widzimy, nie jest może niesamowicie powalający. W zasadzie 115 tysięcy obiektów to jest takie średnio większe zasoby średniego muzeum, może trochę większego. Natomiast no jest to kilka lat bardzo intensywnej pracy digitalizacyjnej muzeów. Jest to ponad prawie 350 tysięcy skanów, z czego teoretycznie 87,5 tysiąca mniej więcej zostało udostępnionych. No i gdzie one są? Tak naprawdę życzymy, że bardzo trudno jest do tych zasobów dostać się. W większości przypadków muzea udostępniają na swoich stronach internetowych swoje zasoby. Czasami na przykład w różnego rodzaju bibliotekach cyfrowych. Jednak też w wielu przypadkach zasoby na przykład nie są już dostępne ze względu na narzędzia, które były wówczas stosowane, które obecnie są wspierane i muzea zaczynają mieć problem z utrzymaniem swoich katalogów. Teraz w Kulturze Plus, w Kulturze Cyfrowej, oj przepraszam, mam zły nagłówek, to jest Kultura Cyfrowa, są robione kolejne projekty. Tutaj one są już nieco bardziej zróżnicowane, nie polega to tylko na tworzeniu katalogów cyfrowych czy na digitalizacji samych zasobów. Czasami są to projekty o nieco innym charakterze, bardziej może nastawione już na udostępnianie i na upowszechnianie też wiedzy o zbiorach, mniej na samą czystą digitalizację. Tutaj mam gwiazdki z tego powodu, że nie mamy jeszcze dostępnej pełnej dokumentacji związanej z projektami, w związku z czym to są przybliżone dane, tak naprawdę powinno być ich nieco więcej, a może nawet sporo więcej, wciąż jeszcze zbieramy dane. No i jak widać od kilku lat muzea digitalizują. Tworzą zasoby cyfrowe, tworzą katalogi cyfrowe, bazy danych swoich zbiorów. Natomiast jest ten problem, to wyzwanie związane z dostępnością. Cały problem właśnie wynika z tego, że nigdy nie zostały na poziomie programu wdrożone jednolite wymagania. Jak już powiedziałam, NIMOS powstał dopiero w 2013 roku, więc tak naprawdę pierwsze projekty były robione nie do końca zgodnie z wymaganiami. Te, które były robione później, też nie zawsze były zgodne z wymaganiami.
I przede wszystkim teraz, kiedy przeglądamy zasoby, które dostajemy, kiedy sprawdzamy dyski, które są nam przesyłane, widzimy, jak bardzo, bardzo zróżnicowaną jakość mają efekty digitalizacji. I to dotyczy zarówno samych odwzorowań, czy zdjęć, które są bardzo różnej jakości, jak i metadanych obiektów. Zdarza się, że ich w ogóle na przykład nie ma, a mieliśmy taką sytuację, że dostaliśmy dysk ze zdigitalizowanymi zasobami, gdzie w katalogu metadane zobaczyliśmy zdjęcia tabliczek przy obiektach, więc czasami zrozumienie tego, nawet czym są metadane, jest bardzo różne. Ale nie zmienia to faktu, że ogromna praca została wykonana. I teraz, żeby rzeczywiście były to dane używalne, żeby w ogóle można było je w jakiś sposób udostępniać i w sposób efektywny wyszukiwać i wykorzystywać dalej, wymagany jest jeszcze ogromny nakład pracy. Podstawowym, takim najbardziej widocznym problemem jest to, że brakuje wspólnego miejsca do udostępniania zasobów. Tylko tak naprawdę to jest czubek góry lodowej, który jest tylko zwieńczeniem wyzwań, które są związane z zasobami muzealnymi scyfryzowanymi. Nieco niżej, głębiej jest problem braku oprogramowania. To są dwa punkty, o których ja nie będę tutaj za bardzo mówić, dlatego że o tym pierwszym pewnie będzie mowa później, natomiast o tym drugim można by zrobić całą konferencję i nie za bardzo jest na to teraz miejsce i czas. To jest też bardzo poważny problem w muzeach, to, że one nie mają tak naprawdę w czym tworzyć baz danych. Programy, które obecnie są dostępne, są zazwyczaj bardzo przestarzałe. Nie mają takich funkcjonalności, jakie są muzeom potrzebne, dlatego że muzea tak naprawdę nie potrzebują tylko czystej bazy swoich zasobów, ale też narzędzia, za pomocą którego mogą w ogóle nimi zarządzać, pracować po prostu na zbiorach. Takim już jeszcze głębszym i poważniejszym problemem jest brak przyjętego wspólnego schematu udostępniania, czyli zasoby są wytwarzane bardzo różne, już nie mówię tu o tych zasobach dziwnych, takich jak JPEG-i z metadanymi, tylko same te opracowane, nawet prawidłowo dane po połączeniu nie tworzą spójnej całości, dlatego że nie został przyjęty, nie został narzucony żaden jak dotąd wspólny schemat, który byłby odpowiedni dla zbiorów muzealnych. I jeszcze taki najgłębszy i najbardziej poważny problem, który jest właśnie u podstaw tego, jak wygląda teraz sytuacja z udostępnianiem danych w muzeach, to jest brak przyjętych standardów wytwarzania danych. I tak naprawdę bez rozwiązania tego czwartego, czerwonego problemu nie uda nam się osiągnąć wiernych efektów. Więc przechodząc do tego punktu trzeciego, jeżeli chodzi o brak wspólnego schematu danych, muzea często, jak już wspomniałam, dostępują na przykład w bibliotekach cyfrowych swoje zasoby. Dość powszechnym standardem właśnie związanym z bibliotekami jest Dublin Core, który jest fajnym standardem, który pozwala na opis zasobów cyfrowych, natomiast jest bardzo niewystarczający dla zasobów muzealnych. Jeżeli rzeczywiście staramy się badać obiekty, znajdować informacje o nich, to Dublin Core jest wstępem tak naprawdę do przejścia do informacji o obiekcie muzealnym, a nie z tym schematem, który jest w stanie opisać sam zasób. Tu akurat dałam przykład taki trochę złośliwie i specjalnie akurat może średnio opisanego obiektu, bo jeżeli ktoś się uprze, to oczywiście można się postarać, można w sposób przejrzysty opisać obiekt za pomocą Dublin Core, natomiast i tak nie będzie on wystarczający, bo chciałam zwrócić uwagę na to, jak na przykład większość istotnych z punktu widzenia takiego merytorycznego danych to są słowa kluczowe, temat i opis dla obiektu, czyli wszystko trafia do jednego worka, natomiast nie ma tego, co na przykład daje standard schemat LIDO, czyli Lightweight Information Describing Objects. Dobrze, przyspieszę. Czyli standard, który pozwala na szczegółowy opis zasobów kulturalnych generalnie, który jest standardem zbierającym, właściwie spinającym innego typu standardem, służy do tego, żeby mapować inne standardy na ten schemat i żeby potem udostępniać we wspólnym schemacie. Ale to nie wystarcza, ponieważ właśnie jest ten problem z brakiem przyjętych standardów wytwarzania danych. NIMOS promuje standard Spectrum w wersji 4.0, który przetłumaczyliśmy na język polski. On pozwala na bardzo szczegółowy opis zbiorów muzealnych, bardzo różnego rodzaju, od artystycznych po przyrodnicze.
Pozwala nie tylko zresztą na opis samych zbiorów, ale też właśnie na zarządzanie zbiorami, na opis procesów związanych z obiektami. Ale to też tak naprawdę jeszcze nie wystarczy, dlatego że nawet jeżeli zostanie przyjęty wspólny standard, to dalej dane w nim zawarte są bardzo na poziomie muzeów niejednolite. Dlatego właśnie też NIMOS pracuje nad tłumaczeniem słownika AAT. Też muzeum, na przykład no Muzeum Narodowe w Krakowie pracuje nad tłumaczeniem klasyfikacji Icon Class. Liczymy na to, że może uda nam się niedługo razem z nimi kontynuować ten projekt. Więc byłaby to wspólna terminologia, która pozwoliłaby ujednolicić informacje na temat zbiorów, ale to też wciąż nie wystarczy. Przede wszystkim to, co muzea już teraz mają, słowniki, które stosują, są na poziomie samych muzeów bardzo niejednolite. Tutaj mam dwa prawdziwe z życia wzięte przykłady, nie powiem skąd, gdzie jak widać fragment słownika autorów wygląda tak, że mamy tam zarówno miejsca, literówki, różne sposoby zapisu, łączenie haseł, dziwne skróty. Generalnie bałagan straszliwy, który sprawia, że słownik jest no, dosyć trudny w użytkowaniu, jest też wiele powtórzeń. Czy na przykład fragment słownika tworzyw udostępnionego też przez inne, przez pewne muzeum, właśnie udostępniające zbiory, gdzie na przykład widzimy powtórzenia typu tektura, tworzywo sztuczne, łopatka barania, nie wiem czy kość, czy mięso, w każdym razie. Jest to też przykład tego, jak na poziomie samych muzeów wytwarzane dane są bardzo nieustandaryzowane. I właśnie rzecz nie tylko w samej niekontrolowanej terminologii, ale też często w braku instrukcji do tego, w jaki sposób w ogóle te dane muszą być stosowane w muzeum. Nawet jeżeli zostanie przyjęty jakiś schemat czy jakaś terminologia, to często jest tak, że brak szkoleń wewnętrznych, wiedzy, pewnych kompetencji cyfrowych ustaszów współpracujących sprawia, że jest informacyjny bałagan. U źródeł tego problemu jest brak standaryzacji i dokumentacji muzealnej, ewidencyjnej w ogóle. To jest kwestia już przepisów prawnych, które obecnie obowiązują. I to też jest poważne wyzwanie też na całą inną konferencję, o której można by długo mówić. I dlatego właśnie tylko w nielicznych przypadkach można w sposób prosty i łatwy ze sobą połączyć dane muzealne. Zwłaszcza konieczna jest żmudna, ręczna praca porządkowa i to jest tak naprawdę teraz największe wyzwanie w muzeach. Chciałam przedstawić w ten sposób, pokazać Państwu, że to nie jest tak, że to jest tak do końca wina muzeów też to, że to tak wygląda. Tak naprawdę, kiedy muzea zaczynały tworzyć cyfrową dokumentację, pod koniec lat 90. pierwsze muzea miały swoje pierwsze programy ewidencyjne, inne zaczynały kilka lat później, nie uczono tego nikogo. Poziom kompetencji cyfrowych był dosyć niski w muzeach, nawet bardzo. W związku z czym na zasadzie prób i błędów tworzono te bazy danych, które sprawiły, że obecnie mamy bardzo dużo wytworzonych danych, które są bardzo zabałaganione i co do których trzeba jeszcze włożyć dużo, dużo pracy, żeby tak naprawdę to były używane dane. I chciałam też w ten sposób wskazać, że trudno jest podać takie łatwe, proste rozwiązanie, które sprawi, że od dziś zaczniemy pracować w jakimś standardzie, w jakimś systemie, udostępnimy to na jakimś portalu, dlatego że bałagan na wejściu i tak da nam bałagan na wyjściu i tak naprawdę jest bardzo dużo tej pracy u podstaw na poziomie muzeum, która jest nie do uniknięcia i która też nie jest do zrobienia w 5 minut i nie da się po prostu w łatwy sposób tak wszystkiego tego połączyć i stwierdzić, że mamy dane i nie zawahamy się ich użyć. Natomiast liczę na to, że nie chciałabym zostawić takiego wrażenia, że jest bardzo źle i sytuacja jest beznadziejna. W muzeach bardzo teraz sytuacja się zmienia, jest też zmiana pokoleniowa, coraz wyższe są kompetencje cyfrowe, bardzo dużo teraz ludzi pracuje nad właśnie tym porządkowaniem, już właśnie kończę, porządkowaniem swoich systemów, swoich baz danych, więc jest bardzo wyraźne światełko w tunelu. Natomiast mam nadzieję, że dzięki temu Państwo zrozumieją, że muzea po prostu potrzebują jeszcze trochę czasu, jednak idziemy w dobrym kierunku. Dziękuję bardzo za uwagę.